Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial na antenie Radia Campus. Dziś będziemy mówić o czymś, co związane jest z grami od zawsze. Kamil Michałowski, zapraszam. Tutorial. Moim gościem w kolejnym tutorialu jest Robert Maroszik. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, halo. CEO Megadev. O tym, z czym związana jest ta firma, powiemy za chwilę, a będziemy dziś rozmawiać o, no właśnie, o cheatach w grach, czyli coś, co no jeszcze kilkanaście lat temu nie było aż tak piętnowane, no ale właśnie, zacznijmy od początku, czyli od tego, ty w ogóle masz jakiś pomysł na to, kiedy cheaty w grach się pojawiły? Tak, naprawdę mam. Więc cheaty się pojawiły już bardzo, bardzo wcześnie. Myślę, że pierwszy cheat to już był w latach 80., jak nie nawet 70., koniec 70. Cheaty to jest trochę tak jak a kiedy był pierwszy wyścig? Pierwszy wyścig samochodowy był dzień po tym, jak drugi samochód na świecie się pojawił, że tak powiem. I tak samo było z cheatami. Cheaty to już zawsze były, w latach 90. nawet były super popularne, prawie nie było ani jednej gry, która nie miała cheatów. W dzisiejszych czasach to się ale trochę zmieniło. No tak, bo mówimy o, jeżeli wspominamy lata 90., no to mówimy o tytułach single playerowych, no bo jeszcze wtedy no jako takiego, znaczy był multiplayer taki, jeżeli ktoś siedział z nami przy komputerze albo przy konsoli, nie było rozgrywki online'owej, no i właśnie, nie było internetu tak szeroko dostępnego, więc kody do gier znajdowało się w gazetach. Tak jest, tak jest. I do tego, czego nie wolno zapomnieć, w latach 90. to był pierwszy boom gier komputerowych, też na konsole. Nintendo Entertainment System się wydał w latach 90., pierwszy Sega, więc wszystkie te konsole, żeby je podłączyć do telewizorów, wszystko wyszło w latach 90., więc mieliśmy pierwszy boom tej całej branży, że tak powiem. No tak, wtedy jeszcze gry nie były aż tak popularne, jak są w tym momencie. To wszystko tak na dobrą sprawę wtedy, w tych latach 90. można by powiedzieć, że startowało, no bo po prostu każdy dzieciak marzył o tym, żeby mieć konsolę albo komputer w domu. Absolutnie. No i mówimy też o tym, że no właśnie, że te cheaty wtedy no właśnie, czy one były wręcz niezbędne w pewnym momencie, no bo gry z lat 90., nie oszukujmy się, były po prostu bardzo trudne. Taka prawda. I dlaczego w ogóle są cheaty? Więc historia cheatów jest taka, że sami programmers. Programiści. Programiści gier musieli wytestować gry, ale gry były takie twarde, że programiści sami nie dali rady dotrzeć do następnego levelu. Więc pierwsze cheaty były wprowadzone, żeby się szybko dało przeskoczyć przez ten level do następnego i żeby tam wytestować, czy cała mechanika funkcjonowała. No tak, no możemy powiedzieć o tym, że zapewne w Doomie, tym pierwszym, najpopularniejszym, te cheaty wzięły się właśnie stąd, że no ktoś musiał tę grę przetestować, a najprostszym sposobem była po prostu nieśmiertelność. Tak, jest. Sytuacja zmieniła się bardzo mocno w momencie, kiedy w większości domów, w których były komputery, został podłączony internet i wkroczyliśmy w świat no, gier online'owych, takie nazwijmy, no i od tamtego momentu cheaty przestały się, no właśnie, one nigdy się chyba dobrze nie kojarzyły, ale zaczęły mieć taki wydźwięk bardzo, no właśnie, były bardzo hejtowane, no bo ten, kto cheatował, był tym, który, no właśnie, przeszkadzał innym graczom tak na dobrą sprawę. Tak, niestety to z jednej strony, dlatego wyrzucili, większość publisherów wyrzuciło wszystkie cheaty. Jeszcze była druga rzecz, która się w tym czasie tak samo wydała. W latach 90. i na początek 2000. to jak się chciało kupić grę, to się poszło po prostu do sklepu, no i kupiło się płytkę i na tej płytce była gra. No i to było to. Żeby w ogóle się dostać do sklepu, to publishery musieli płacić dużo, no po prostu jak było to tak jak z książkami. Żeby wydać książkę, to nie tak łatwo było. Ale na początek lat 2000 Steam, więc pierwszy digitalny sklep na gry komputerowe się wydał. I teraz każdy mógł wydać grę, kiedy tylko chciał. I przez to cała
cała fala nowo wydanych gier się wydała, często też od bardzo, bardzo małych firm, którzy po prostu tylko 10 ludzi i mimo temu wydali nową grę. I to wszystko do tego się tak przydarzyło, że na nowe produkowanie gry było im mniej czasu, bo trzeba następny hit już tak czy tak już czekał, a jak ja nie podam następny hit, to konkurencja, nie? To ktoś inny wyda. Dlatego skreować cheaty, które na pewno funkcjonują i które też nie funkcjonują w multiplayerze, właśnie to, co Pan teraz właśnie powiedział, to po prostu kosztuje czasu. Ja to wiem bardzo dobrze, bo to jest dokładnie to, co robimy. I ten czas, po prostu tego czasu już nie było, bo koniecznie trzeba było następnego hitu zrobić. I dlatego cheaty były, prawie zupełnie zniknęły. No tak, ale pojawiły się, no właśnie, pojawiły się nakładki i cheaty tworzone i nie dodawane przez producentów, ale te, no właśnie, te, które najbardziej uprzykrzają do tej pory w sumie życie graczom w online, czyli cheaty, które są specjalnie przystosowane do multiplayerów. O nich może nie rozmawiajmy, bo to jest zupełnie kategoria, której ja chyba nigdy nie zrozumiem i pewnie nikt z nas nie zrozumie, ale będziemy mówić o, no właśnie, o tym, czy ten wasz pomysł na cheaty, no właśnie, czy możemy powiedzieć, że to cheatowanie będzie dobrym cheatowaniem? Tak, bardzo bym chciał, żebyśmy to mogli powiedzieć. Jak założyłem tą firmę razem z kolegą, a kolega w sumie to wszystko, on to, że tak powiem, on to wymyślił, jak to naprawdę zrobić, to pierwsze oprogramowanie, jak te cheaty, żeby naprawdę były legalne i tak dalej. Ale trzeba wiedzieć o mnie, że ja studiowałem prawo, a byłem sfokusowany na intellectual property law, więc czego wolno, a czego nie w internecie też. A jak założyliśmy firmę, to powiedziałem, jedyna szansa, żebym w ogóle z tobą założył tą firmę, jest, jak wszystko będzie super legalne i nie będę miał złego snu, bo zrobimy coś, co po prostu nie jest, jest naprzeciwko mojego własnego moralu. A nie wiem, każdy, kto kiedyś zagrał Monopoly czy szachy z kolegą, a kolega cheatował, no kurczę, no co to za gra? No nikt nie chce. Więc to jest po prostu złe. Dlatego tego nie robimy, jesteśmy zupełnie przeciwko wielkich, każdych cheatów, którzy idą naprzeciwko multiplayera, dlatego chcę powiedzieć, tak, myślę, że my to robimy w sposób taki, że można dobrym sumieniem cheatować. Wy wyszliście z pomysłem, żeby, no właśnie, wrócić trochę do tych lat 90. i dać graczom możliwość legalnego cheatowania w grach singleplayerowych. Tak jest. No właśnie, był jakiś moment przełomowy, w którym to wymyśliliście, że nie wiem, graliście w, strzelam, Dark Souls, nie dało się przejść do kolejnego bossa i stwierdziłeś, a to przecież to gra singleplayerowa, czemu nie mógłbym trochę oszukać? Więc muszę tutaj trochę pochwalić się moim drugim, więc moim kolegą, który ze mną założył firmę, bo on startował w tym wszystkim, on miał pomysł tego, że teraz napiszę cheaty dla single playera, legalny cheat, pierwszy w roku 98. Więc on to teraz robi od 24 lat. I jak myśmy się spotkali w roku 2013, to on już miał tam swoje jakieś 5 tysięcy ludzi w swojej community, dla których on pisał cheaty i oni mu tam trochę tam drobiazgi podali, albo na kawę go zaprosili, albo coś takiego. I jak myśmy się spotkali, to właśnie mówiliśmy o tym, czy nie da się z tego zrobić biznes. Więc pytanie, czy mieliśmy taki po angielsku epiphany, więc ja nie miałem. Ja miałem w tym momencie, jak ja samemu grałem grę i no po prostu nie było cheatów dlatego i musiałem odłożyć, bo byłem w czasie studiach, nie miałem wiele czasu. No i po prostu też muszę się przyznać, że jestem bardzo złym graczem. No niestety, no co zrobić, no? No tak. Co zrobić, no? I wtedy trafiłem właśnie na mojego kolegę i on powiedział, no nie ma sprawy tutaj, tak czy tak, już mam to i to piszę, tu masz parę cheatów. Wtedy bym powiedział, ale super, no
ile to musi być ludzi, właśnie jak mnie, którzy uwielbiają gry komputerowe, ale po prostu nie mają czasu albo energii, albo po prostu nie mają talentu, żeby to naprawdę każdą grę dokończyć. A najlepsze to zawsze na koniec gier, więc... No tak, bo możemy po pierwsze pomyśleć o graczach, którzy, no właśnie, albo zaczynają dopiero grać, albo, no właśnie, nie są po prostu najlepszymi graczami na świecie i nie, jakby nigdy nie dojdą do poziomu, w którym będą w stanie ukończyć dany tytuł. A po trzecie, możemy też pomyśleć o osobach, no właśnie, w sumie to takich trochę jak na przykład ja, czyli 30-kilkulatkach, którzy już nie mają czasu spędzić 4 godzin dziennie przed konsolą. No a jeżeli mamy tytuł na 100-120 godzin, to przejście go mi na przykład zajmie pół roku, nie? No tak jest, no dokładnie. I też jak już rozmawialiśmy o cheatów w multiplayerach i cheatów w single player, to trzeba też, jest też bardzo ważna różnica. Myśmy zrobili studię, więc kto w ogóle cheatuje na świecie? Kto to jest? Co to są za osoby? I to trzeba powiedzieć, że w gier multiplayer to są prawie wszystko bardzo, bardzo młode ludzi. Mówimy tak, zaczyna się od 12 lat do tak, no może tak 22 czy coś. Też, wiesz, od czasu do czasu też trochę powyżej 22, ale tak to jest mniej więcej. I co też widzimy, to są wszystko ludzie, którzy jeszcze nie pracują, osoby, które jeszcze nie pracują, albo są w szkole, albo w studiach i tak dalej. I chodzi tutaj o to, że po prostu w multiplayerze, dlaczego to nie wiem, ale żeby w multiplayerze się wydać, jako jestem lepszy, jak naprawdę jestem. Ale kto cheatuje w single playerze? I to jest teraz super interesujące, proszę pana, bo wydało się, że naszą grupą docelową to są ojcowie. Jakbyśmy ich to tak samo jak pan i ja. Zaczyna się tak od roku 28 do 45 i szczyt mamy około 36 lat. Większość jest mężczyzn, trzeba jedno powiedzieć, jakieś 70-30%. I to są po prostu osoby, dlaczego cheatujemy? No, tak jak pan powiedział, no nie mam czasu, skąd wziąć? Mam tutaj firmę, byle jaką, że tak powiem, że nawet jak to jest cheatowa firma, ale ktoś, kto pracuje 40 godzin w tygodniu, ma może jeszcze dzieci, albo żony, albo dom, albo jak nawet psa, auto jest zepsute i tak dalej, to skąd wziąć te godziny, żeby nowe gry, które są często bardzo skomplikowane, naprawdę pobić. Cały czas moim gościem jest Robert Maroszik, CEO z MegaDev. Rozmawiamy o tajemniczym dotąd produkcie, który wchodzi właśnie na rynek, czy już wszedł na rynek, który, no właśnie, ma nieco zrewolucjonizować postrzeganie gier singleplayerowych. Ja muszę cię jeszcze zapytać w ogóle, jak wygląda ta strona, bo powiedziałeś, że ta strona prawna to twój konik. Jak to wygląda od strony, no właśnie, czy wy musicie kontaktować się z producentami i, nie wiem, pytać ich o pozwolenie, czy możecie napisać cheat do danego tytułu? Nie, nie musimy. Więc jest to tak, że cały ten nasz program właśnie nie pracuje z kodem, z kodem gry, tylko raczej w ramie. Tylko mamy, mogę krótko powiedzieć po angielsku i może wam przetłumaczyć. Jasne. Bardzo dziękuję. So what we do is we only change values in the computer's RAM. So the RAM, the computer's memory, it belongs to whoever provides the operational system. In our case, that is Windows and Microsoft Windows. And Microsoft Windows as an open platform allows you to do whatever you want to do with the computer and the computer's RAM. This is very important to understand, because that way, all the changes that we do are only very temporary. And as soon as you restart the game or turn off the game or start a different program, the changes are being taken back, so nothing really persists. And that is why the way we do it is super legal. And since we do not infringe any online databases, any online multiplayer or whatever it is,
there is nothing we have to ask a publisher about because it's fully legal and it is actually even covered by the statutes of the GDPR. Tutaj chyba taka najkrótsza forma tego wytłumaczenia też jakby jak to działa, to jest to, że dany cheat ładowany jest po prostu do pamięci tymczasowej komputera na czas jego działania i nie są modyfikowane żadne pliki, ani sama gra nie jest w żaden sposób modyfikowana jakby na stałe. Jest tylko w tym czasie, kiedy cheat jest używany, wtedy następuje ta zmiana, która jest osadzona w pamięci RAM. I w momencie, kiedy wyłączamy grę, wyłączamy cheat, tak naprawdę wszystko wraca do stanu początkowego. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Super, Ancko. Rozumiem, że ta zmiana też była kluczowa dlatego, żeby udało się wprowadzić tą samą mechanikę dla... No właśnie, wy już w tym momencie macie bazę ponad 3000 gier. Tak jest. Dokładnie tak jest. Każda jedna nasza gra dokładnie tak funkcjonuje. Rozumiem, że opcje rozwoju są po prostu w tym momencie rozwijaniem plicza o kolejne tytuły. A czy wy już macie jakiś odzew, no właśnie, ze świata gamingowego, że taki produkt był wyczekiwany przez graczy? No bo nie było po prostu czegoś takiego na rynku do tej pory. To prawda. Mamy nawet bardzo, bardzo dużo tego. Z jednej strony oczywiście ci, którzy już używają klicza i to teraz mówimy już o powyżej 1 milion zarejestrowanych używaczy. Z drugiej strony też, że tak powiem, z branży dostajemy pierwsze odpowiedzi. Na przykład teraz mieliśmy wielkie holiday special z niemieckim publisherem Dedalic, który jest bardzo znany tutaj za Shadow Tactics i który też w następnym roku chciał wydać Gollum gry z Lord of the Rings. Uh-huh. I razem z nimi teraz mieliśmy wielką akcję, gdzie wydawaliśmy 100 tysięcy plicz licencji do używaczy albo do playerów od Dedalic. Więc mam różne takie. Nawet już byłem zaproszony do Poznania, żeby w Poznanie po czasie Geek Games Industry Conference też dać mały wywiad o tym, jak to w ogóle funkcjonuje. No tak, a powiedz mi jeszcze, czy jeżeli mówimy o tym oprogramowaniu, to ono może iść też w drugą stronę skrajności, czyli nie tylko służyć do ułatwiania sobie gry, ale również ją jeszcze bardziej skomplikować? Tak jest, tak jest. Jesteśmy jedynymi na świecie, którzy to właśnie umożliwiają. I to nam daje coraz więcej gamerów, którzy właśnie chcą trochę się sami wypróbować, że tak powiem, ale też sami trochę trenować. Na przykład jak teraz gram Battlefield i w Battlefieldzie to też mamy krótki, ale jest single player modus. I to chodzi o to, Battlefield to się, w sumie to jest gra na multiplayera, zawsze było to pomyślane. Więc żeby to wszystko poćwiczyć, to mamy jednak wiele ludzi, około 2% wszystkich naszych graczy i mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze pójdzie aż do 5%, którzy właśnie robią to, te całe levele w Battlefieldzie coraz trudsze, że na przykład części muszą zmienić broń, czy nawet, że AI jest 20% szybsza i tak dalej, albo też nawet w gry Formuły 1. Bardzo dużo ludzi jednak próbuje, żeby to zrobić jeszcze twardziej. No jest to ciekawe spojrzenie na, no właśnie, zarówno na tych graczy, którzy chcą sobie ułatwić życie, jak i tych, którzy chcą sobie utrudnić, aczkolwiek ich jest pewnie zdecydowanie mniej, choć jak przegląda się, no właśnie, YouTube'a i to, co ludzie wyczyniają w speedrunach i w masterowaniu niektórych poziomów, to na pewno jest to też odpowiedź dla tych, którzy chcą po prostu jeszcze bardziej utrudnić sobie życie. No dobrze, odsyłamy w takim razie do plicza wszystkim tym, którzy chcieliby sprawdzić, jak to działa i do jakich tytułów można zaimplementować to wasze oprogramowanie. Robert Maroszyk, CEO Megadev, twórca plicza, był moim gościem na antenie Radia Campus. Robercie, bardzo dziękuję. Tak samo dziękuję. Tutorial.